12 z rynku berlińskiego. To jest ostatnia prosta w kierunku Polski. Poruszanie się ciężarówką po autostradach na terenie Niemiec wymaga uiszczenia opłaty za przejazd w systemie Toll Collect. Najczęściej odbywa się to automatycznie poprzez zamontowanie urządzenia do poboru opłat w pojeździe, które po wjechaniu na autostradę poprzez system GPS przesyła naszą pozycję. Po przejechaniu każdego zjazdu z autostrady krótkim sygnałem dźwiękowym oznacza sprawność urządzenia i że opłata została uiszczona. Jeśli urządzenie po przejechaniu zjazdu nie reaguje, należy jak najszybciej zjechać z autostrady i poszukać punktu dystrybucji Toll Collect i wykupić go ręcznie. Są one rozmieszczone na terenie całych Niemiec. Nie ma raczej problemu ze znalezieniem ich. Znajdują się one na stacjach benzynowych przy autostradzie, w restauracjach, na stacjach benzynowych przy drogach krajowych w pobliżu autostrady, na przejściach granicznych. Wykupienie ręczne opłaty za przejazd nie jest trudne, gdyż wszystkie instrukcje na automacie, to było właśnie pipnięcie, nie wiem czy było słychać, czyli opłata została uiszczona. Wszystkie instrukcje na automacie zawarte są w kilku językach, w tym języku polskim. Opłaty można dokonać za pomocą karty paliwowej, karty kredytowej lub gotówki. Podczas wykupywania Toll Collecta należy podać numer rejestracyjny pojazdu, ilość osi, klasę emisji spalin i co bardzo ważne, dokładny wjazd na autostradę i dokładny zjazd z autostrady. W tym momencie podczas wykupywania można jeszcze zmienić przebieg trasy, gdyż system automatycznie wyznacza nam trasę. Jednak możemy zmienić trasę na własne potrzeby, podając punkty, przez które chcemy przejechać.